moi drodzy, w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was takiego trochę coś innego. Film bardziej pogadankowy, do nagrania którego zainspirował mnie filmik Madziów. Magda nagrała właśnie film, drugi chyba z cyklu, pokazując swoje stare zdjęcia i to, jak wtedy się ubierała i jak to wszystko wyglądało. Wyciszę telefon, żeby mi tu nikt nie dzwonił. I ja po obejrzeniu tego filmu weszłam na swój profil na Facebooku, który mam już bardzo długo. No już naprawdę chyba z 15 lat. Może przesadzam, ale wydaje mi się, że naprawdę bardzo długo już go mam. Ale nie, 15 lat to nie, ale z 10 na pewno. Na pewno dłużej niż kanał na YouTubie. I tam właśnie zeskrolowałam sobie do tych najstarszych zdjęć i aż sama z przyjemnością je obejrzałam i po prostu przeczytałam komentarze pod nimi, różne dziwne rzeczy. W każdym razie chciałabym wam właśnie może 3 takie zdjęcia pokazać i zobaczycie teraz na pewno szczuplejszą, ale też i bardziej zahukaną, mniej pewną siebie mnie, która po prostu... Nie żebym teraz miała wyczucie stylu, bo ja nie uważam siebie ani za żadną fashionistkę, ani nic w ten deseń, ale mimo wszystko powiem wam, że mam wrażenie, że jednak to, jak się ubieram, znacznie się poprawiło w ostatnim czasie. Też może dzięki temu, że dla większych osób pojawiło się więcej opcji. Ja wtedy po pierwsze nie miałam aż takich możliwości finansowych, żeby się fajnie ubrać, ale też jakby możliwości finansowe to jest jedna sprawa. Mam wrażenie, że nie miałam też świadomości i w ogóle tego, w czym dobrze wyglądam i co powinnam nosić. No i też trochę wtedy taki był styl, takie rzeczy były w sklepach i może to dlatego. Pierwsze zdjęcie, które też, bo teraz na telefonie to słabo widać, ale pokażę wam się oczywiście na ekranie. To jest zdjęcie, które było robione, moi drodzy, w 2009 roku, czyli równo 10 lat temu, w styczniu. I to było zdjęcie robione na Maderze. To był mój pierwszy lot samolotem. Ja wtedy pracowałam właśnie w takiej dużej firmie i był zorganizowany wyjazd z całą firmą właśnie na Maderę. I to jest zdjęcie z Madery. I co my tutaj widzimy? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obuw, to widzimy moje pierwsze... Tak mi się wydaje, że to były, chociaż może i nie pierwsze, chyba drugie. Tak, drugie moje oryginalne sportowe buty od Adidasa. I to są takie typowo tenisowe buty, białe z czerwonymi paskami 3 z boku. I ja pamiętam, że ja je wtedy kupiłam za pieniądze zarobione w wakacje, natomiast kupiłam je u mojego wujka, który miał przez pewien czas właśnie sklep z oryginalnym obuwiem i akurat go likwidowali, więc było sporo tych rzeczy jakby przecenionych i to były chyba jedyne buty, które były w moim rozmiarze, a ja tak bardzo chciałam mieć Adidasy Adidasa, że no... nie było innej opcji i potem bardzo długo je nosiłam, to były bardzo trwałe buty, tak więc no tutaj jak widać na Maderę też ze mną poleciały. Do tego są czarne spodnie z dosyć niskim stanem, natomiast z szerokimi nogawkami. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze rurki nie były zbyt popularne. Te spodnie, które mam tutaj, to może nie są dzwone, ale wydaje mi się, że to są proste nogawki i z tego co pamiętam były zakupione w Reserved. Na górze mam zwykły jakiś biały top i mam turkusową bluzę, która też była kupiona w Reserved, taką no turkusowo-miętową. To był jeden z moich ulubionych ciuchów. Kochałam w niej chodzić. Ona była taka pseudosportowa, ona nie miała żadnego kaptura ani nic ten deseń, ale ja wiem, że ja ją bardzo często używałam. Niestety nie mogłam chodzić w niej do pracy, dlatego że u nas w pracy obowiązywał dress code, musiałam mieć bardziej oficjalne ciuchy, więc taki outfit to był outfit bardziej weekendowy. Czy ubrałabym się tak teraz? Może gdybym miała spodnie z węższymi nogawkami, to myślę, żeby to przeszło. Ale byłam tutaj dużo szczuplejsza, no bo to jest naprawdę zdjęcie sprzed wielu, wielu lat. Ale już widać na tym zdjęciu, że miałam konkretny zad i konkretne udo. I to było u mnie zawsze. Natomiast ewidentnie brzuszek był bardziej płaski i cała reszta była ciut mniejsza. Tak więc to jest pierwsze zdjęcie. Drugie moje zdjęcie to wam troszeczkę jakby ja je przybliżę, bo ono jest dosyć duże, a ja na nim jestem dosyć mała. To jest zdjęcie zrobione w Sopocie i to jest zdjęcie również z 2009 roku, ale z czerwca. I tutaj na tym zdjęciu można podziwiać moje akcent kolorystyczny w postaci przefantastycznych, materiałowych, zielonych balerinek, które ja pamiętam, że kupiłam ze swoim eks-narzeczonym, który mnie próbował przekonać do kolorów, chyba właśnie podczas wyjazdu nad morze, ale nie tego, tylko rok wcześniej. Do tego mam spodnie jeansowe, takie ciemno jeansowe z mega szerokimi nogawkami. To już są takie, powiedziałabym, bardziej dzwony zdecydowanie. I chyba moją ukochaną kurtkę, ja pamiętam, że ja bardzo lubiłam w niej chodzić, bo ona już mi się wydawała taka elegancka, taka była fon. I ona była kupiona w Reserved, jak dziś pamiętam, rozmiar 42, kupiona w Reserved, beżowa kurtka, taka właśnie dosyć krótka, ale trochę przypominająca, wiecie, styl trencha. No i widzę, że mam tutaj jeszcze chustkę taką. Zresztą jest tu jakieś, o, tutaj są zdjęcia, gdzie widać to bliżej. Mam taką fioletowo-turkusową chustkę, pod spodem mam również, a jakże, turkusowy kardiganek, bo ja kardiganów wtedy to miałam. Wszystkie były króciutkie, wszystkie były obcisłe, wszystkie nosiłam zapięte na jeden guziczek gdzieś na wysokości biustu i pod spodem miałam zwykle białą koszulkę albo czarną koszulkę, coś w ten deseń. No i tutaj nie mogło być inaczej, dodatkowo jak widzicie tutaj jeszcze była grana grzywa. Tutaj jeszcze grzywkę miałam, tak? No ale, tak jak mówię, płaski brzuch był grany, więc zupełnie inne klimaty. No i widzę też, że miałam tutaj niesamowicie długie paznokcie. Tak, które podejrzewam, że zrobiłam sobie sama. I też masę pierścionków. Ja od liceum przez chyba jeszcze całe studia miałam tak, że na każdym palcu nosiłam praktycznie pierścionek u obu rąk. Teraz z tych pierścionków został mi tylko ten, o który też czasem pytacie, ale to jest pierścionek, który ja dostałam od mamy. On jest taki vintage i tylko on mi z tego wszystkiego został. Ale tak, przez długie lata nosiłam całą masę srebrnych pierścionków. Dopiero chyba gdzieś, nie wiem, no po 2010 roku przestałam to robić. No i ostatnie zdjęcie, które jest najstarsze z nich wszystkich, ale wrzuciłam je dużo później, dlatego dopiero teraz jakby mogę wam je pokazać. To jest zdjęcie zrobione w wakacje tuż po mojej maturze, czyli to jest rok 2004, moi drodzy, 15 lat temu. I to jest zdjęcie robione właśnie nad morzem, podczas wakacji. Jak widać, byłam niezłym chudzonem wtedy, no ale cóż, no... Młody człowiek, to wiecie, no ale byłam kompletnie wtedy niepewna siebie, co też widać na tej foci. Klasyczny strój oleski z tamtych czasów to były właśnie spodnie z szerokimi nogawkami, z dosyć niskim stanem. Zwykle jakby zawsze to były spodnie pod pępek, bo wydaje mi się, że wtedy nawet te wysokie stany nie były modne, ich w ogóle spodni z wysokimi stanem nie było za bardzo, jeżeli były, to były obrzydliwe. No i do tego mam koszuleczkę. Obie te rzeczy były na 100% kupione na rynku. W Częstochowie to się nazywało Plac Jacka. Nie wiem, czy to się jeszcze tak nazywa, bo dawno mnie tam nie było, ale jeżeli jesteście z Częstochowy, to możecie dać znać. Obie te rzeczy na 100% kupiłam na Placu Jacka. I to jest koszulka, która... no w ogóle mega mam do niej sentyment, oczywiście już jej dawno nie mam, ale jak na nią patrzę na tym zdjęciu, to mega się uśmiecham. Dlatego, że to jest koszulka, jak widzicie, niebieska z takimi czerwonymi elementami, ona była na grubych ramionczkach i tutaj na środku miała nadruk psa, takiego śpiącego i pod spodem był napis I'm not sleeping, I'm just resting my eyes. I to jest tekst, który po prostu... kojarzy mi się z co najmniej dwiema bardzo sympatycznymi sytuacjami w moim życiu. Nie będę was tutaj zagłębiała w szczegóły, ale tak, mega mam sentyment do tej koszulki. Jak widać, ona była dosyć krótka, dlatego że tutaj kawałek bioderka mi z tych spodni wystaje. Do tego mam wspaniałe niebieskie japonki, które już nawet nie wiem skąd były, no ale jakieś takie gumowe, wiecie, jak jest człowiek na wakacjach, to przeważnie właśnie w takich butach chodzi. Widzę, że oczywiście są na palcach pierścionki, bo może zdjęcie jest kiepskiej jakości. Widzę, że pierścionki są. Nosiłam też chyba ze dwie albo ze trzy srebrne bransoletki. To mi zostało do tej pory, że kocham bransoletki. Ale właśnie tutaj też te bransoletki widzę. No i co? No to właśnie była Oleska z 2004 roku po swojej maturze. Długi czarny włos związany w kuc. Tylko że ja wtedy te kucyki tak dosyć nisko wiązałam, szerokie spodnie i koszulka z psem. I wszystko z ryneczku, tak więc tak. Dobrze moi drodzy, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie znać, czy się wam podobało. Coś takiego innego. w sumie nie robiłam nigdy, nie oglądałam swoich starych zdjęć nigdy na właśnie tutaj na forum, że się tak wyrażę, ale myślę, że to jest fajna sprawa. Byłam zupełnie inna wtedy. Jakby wszystko ma swoje plusy i minusy. Byłam szczuplejsza, ale mimo wszystko nie spowodowało to, że czułam się lepiej sama ze sobą albo że czułam się ładniejsza i bardziej pewna siebie. Wydaje mi się, że nawet psychicznie teraz jestem w lepszym stanie niż byłam wtedy jako ta 19-latka, a potem 20-parolatka. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy, ale fajnie tak czasem jednak zajrzeć do tej przeszłości i zobaczyć, jak to było. Dajcie znać oczywiście, jak film wam się podobał, która moja stylówka była najlepsza. Czekam na wasze komentarze na dole. Zostawię wam też link do filmu Magdy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to u niej wyglądało, jak ona wyglądała na zdjęciach sprzed 14 lat. W opisie też, jak zawsze, znajdziecie moje media społecznościowe. Mam tutaj na myśli w szczególności Instagrama, gdzie serdecznie polecam moje codzienne życie z Donką, która tam się bardzo często pojawia, bo teraz aktualnie za mną śpi, więc nie będziemy ich budzić. No i tradycyjnie na koniec, jeżeli macie ochotę być ze mną na bieżąco, to serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!